Cześć, to Matix, a to kolejny odcinek z Gothic 2 Livier Edition. Zapraszam do oglądania. W ostatnim odcinku skończyłem... A właściwie skończyłem na tym, że miałem... iść do dzielnicy portowej i tutaj z wszystkimi odbyć pogawędkę. Myślę, że od tego teraz zaczniemy. Na początku chodząc po tych głównych miejscach, później udając się do tych bardziej... Chwila! Bardziej... ja wiem... Trzeba po prostu słuchać. Bardziej zaciszny. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdel i knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji, potrzebujesz gotówki? A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Pracujesz dla Lemara? Zgadłeś, geniuszu. Właściwie, to idę do Górnego Miasta. Tak, oczywiście. A ja właśnie miałem wsiąść na statek, który zawiezie mnie prosto na audiencję u króla. Od kiedy pojawili się paladyni, takich jak ty czy ja nie wpuszcza się do Górnego Miasta. Czy jesteś obywatelem tego miasta? Jeśli chodzi ci o to, czy tu mieszkam, to odpowiedź brzmi tak. To nie znaczy, że mogę wchodzić do Górnego Miasta. Tylko arystokracja ma tam wstęp. No i oczywiście handlarze i rzemieślnicy z dolnej części miasta. W dzielnicy portowej raczej nie znajdziesz nikogo spośród śmietanki Corinis. Tu nie ma nawet regularnych patroli straży miejskiej. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu straż miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo kradzieży, szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. Po prostu trzeba odczekać. Dobra, nieważne. Swoją drogą teraz zauważyłem, że jest się ciemno, bo już jest godzina 19:43. Tutaj pewnie nie mogę się przespać. Nie chcę żadnych. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Mądra decyzja. Mądra decyzja. Mądra decyzja. A to co? Zwykły ten? Nie chcę żadnych kłopotów. Tutaj też coś jest. I tam jest jakiś mag. Czy to jest ten mag z Daron? No w sumie innych magów ognia tu nie było w tym mieście, bo tutaj są sekrety bogów. Tak, to jest Daron. Możesz mnie czegoś nauczyć? A tu można się zaklinanie nauczyć jakiegoś? Pokaż mi... No i można nabyć troszkę potrzebnych towarów. Między innymi taki amulet oświecenia, skórzany pas, nic nie dodający. Jakieś kamienie, no i zwoje, które mogą się okazać przydatne. Dobra, no to muszę niestety przerwać po pogadaniu z Meldorem, czy jak on się tam nazywał. Muszę przerwać gadanie w dzielnicy portowej, no i się przespać, bo wolę pracować za dnia. Za dnia wszyscy są na swoich miejscach, nocy mogą iść gdzieś indziej. No i dlatego wolę właśnie dzień. Myślę, że 10 godzin jak się prześpię, to nie trochę za mało. Bo jest 6, więc jeszcze nie wszyscy mogą być na nogach. A ja wolę, żeby wszyscy byli na nogach, więc jeszcze z 2 godzinki.
Gra traktuje 2 godziny z tyłu jeszcze jako drzemkę. No i słusznie chyba. Taki pełnoprawny sen, no można by może od 4 godzin zaliczyć, chociaż powinno się spać co najmniej 6. Co nie znaczy, że nie można spać więcej, właśnie właściwie na to jest wskazane. Chociaż w dzisiejszych czasach nie zawsze jest czas na to, żeby spać tyle czasu. No dobrze. To jest, są te sekrety bogów. Słyszałam co innego. Co słyszałeś, moja droga? Wyglądasz na strasznie zmęczonego. Chyba długo nie spałeś, prawda? Zbyt długo. Zdecydowanie zbyt długo. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego ci potrzeba. Teraz każdy już o tym wie. Sama tego nie widziałam. Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? O której wszyscy wiedzą. Czy tu w porcie są jeszcze jacyś inni handlarze? Trzymaj się lewej strony nabrzeża, spotkasz Halvora, mojego męża. Sprzedaje ryby. Po drugiej stronie znajdziesz Brahima, kartografa. Znasz kogoś z górnego miasta? Gdybym znała kogoś stamtąd, na pewno byś mnie tu nie znalazł, chłopcze. Są tu jakieś interesujące rzeczy, które powinienem zobaczyć? Jeśli szukasz mocnych wrażeń, udaj się do knajpy Cardiffa na nabrzeżu. Tam zawsze coś się dzieje. Nie sposób tam nie trafić. Przed wejściem stoi facet, który z pewnością przykuje twoją uwagę. Poza tym jest też wielki okręt paladynów. Warto go zobaczyć. Nie trudno tam trafić. Trzymaj się tylko lewej strony nabrzeża, a potem przed wyjściem z portu skręć w prawo. Tak, to bardzo typowe. Czy ostatnio wydarzyło się tu coś niezwykłego? Można tak powiedzieć. To nie było dawno temu. Uciekał tędy złodziej. Najwyraźniej ukradł łuk w dolnej części miasta. Oczywiście straż przybyła jak zwykle za późno. Uciekł im bez problemu. Po prostu wskoczył do wody i tyle go widzieli. Pokaż mi swoje towary. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. On z łukiem Bospera uciekał zapewne. Znaczy na pewno. O, teraz przydałoby się zapisać. Nawet tak zapiszę. No bo czeka. Nie. Niemiła niespodzianka. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Tak. Masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu! Mój mąż uważa inaczej. Uspokój się. Chcę tylko wypić piwo. Nie wierzę. Dobrze, ale żeby wejść do środka, musisz mi zapłacić 50 sztuk złota. Nie wierzę. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz złamanego grosza. Więc zabiorę wszystko, co masz. Ale najpierw spuszczę ci porządne lanie. Nie no, ten... Tylko pokonał spokojnie, ale niestety zatrzymała mnie ta kolumna. Muszę się lepiej ustawić. Tego nie powtarzaj. Teraz każdy już o tym wie. Tak, ty, ponieważ jesteś tyle... Już nie mówię. Doprawdy? Więc zabiorę... Gdybym sama tego nie widziała. On nie walczy wcale tak źle. Niestety, myślałem, że będzie walczył gorzej, dlatego... że będzie się tak zamachiwał, ale on niestety tak się nie robi. Gdybym sama tego nie widziała... To było dobre. No, może być. Ile to życia straciłem? 50. Akurat na potkę. A nie, to dodaje więcej. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Teraz każdy już o tym wie. To po 7% odnawia. Przyszło do
15%. Jeszcze zobaczymy. No, zobaczymy. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Nie mogę zajmować się wszystkim. Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie. A dlaczego pytasz? Lepiej by było, gdybyś... Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie jeśli jest to ktoś obcy. Gdybym sama tego nie widziała. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami załatwiamy nasze spory. O której wszyscy wiedzą. Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście należy do paladynów. Jest zacumowany na południowym zachodzie. Ktoś musi pracować wcześniej. Ale swoją drogą, to nie ma miejsca, żeby więcej statków zacumowało. Przecież tutaj nic nie wpłynie dużego, a tam jest miejsce tylko na jeden, no może z drugiej strony na drugi. Na dwa statki port, no to tak trochę mało w dalszym ciągu. Pracuje niemal przez tydzień. No jest Cardiff. Tutaj da się wejść do góry. Naprawdę sama widziałam. A u góry jest ktoś. Pracuje niemal przez tydzień. I to jest pokój do wynajęcia. Prawdopodobnie do wynajęcia. Może została dodana opcja wynajęcia tego pokoju. No bo całkiem fajnie wygląda. On po prostu za dużo gada. Ale to chwila, to nikt inny nie, a nie siedzi, dobra. Już się bałem, że nie ma już tu nikogo. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku zakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Zawsze to powtarzałam. Tajemnica. Przecież wszyscy wiedzą. Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Dobra, niech będzie 7. On po prostu za dużo gada. Nie, nic z tego. A co powiesz na 6? Ale z ciebie drań. Dobrze, jeśli nalegasz, niech będzie 6 sztuk złota za każdą informację. Potrzebuję informacji. Kto zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście? Tutaj w porcie trudno znaleźć wielkie szychy. Tylko jeden jedyny lemar posiada ogromne wpływy. Ma dużo pieniędzy, które pożycza na procent. Zajęcie to nie zyskało mu wielu zwolenników, ale wielu wpływowych obywateli zapożycza się u niego. Handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy. Uważam nawet, że zbyt duże. Kto jest winien pieniądze lemarowi? Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważył. Z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z dolnego miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w dolnym mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Kto może mnie czegoś tutaj nauczyć? Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo silny mężczyzna. Z pewnością zna się na treningu siłowym. Wie również wiele na temat walki. Lares z kolei to przebiegły opryszek. Jego też czasami można znaleźć w porcie. Jeśli jesteś na tyle szalony, możesz odwiedzić starego Ignaza. Podobno wie on co nieco na temat... Ale... Mikstur.
Gdzie mogę ich wszystkich znaleźć? O, chłopcze, prędzej król wygra wojnę z orkami, niż ja zdołam ci to wytłumaczyć. Po prostu rozejrzyj się po dzielnicy, a prędzej czy później natkniesz się na nich. A jeśli nie znasz tego miejsca, udaj się do Brahima i kup sobie mapę. Jego z kolei nie trudno odnaleźć. Ma chatę tuż obok mojej knajpy. Za to powinienem zażądać podwójnej ceny. Doprawdy? Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Nie potrafię niczego mówić dla siebie. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Swoją drogą, jak cały czas się zastanawiam, czy dołączać do Kirti Słodziei. No zawsze dołączałem, jak dołączałem jak grałem. No i no, wychodziło to na dobre raczej, ale teraz nie wiem, waham się. Możecie napisać swoją opinię na ten temat w komentarzu. Będę wam bardzo wdzięczny. Hej, ty! Tak myślę, żeby tym razem jednak może nie dołączyć, żeby rozbić tą całą szajkę, ale no jeszcze nie chcę podejmować decyzji na ten temat. Dlatego was proszę o wsparcie w komentarzu. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Co mówisz? Powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku, ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. Zawsze to powtarzałam. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. No dobra już, dobra. Tylko cię sprawdzałem. Tak, to oczywiście, że podzielimy się zyskami sprawiedliwie. Teraz każdy już o tym wie. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapuję. A co ja będę z tego miał? Dokładnie ci teraz nie powiem. Myślę jednak, że możesz liczyć na 400 sztuk złota. Jak dojść do farmy Akila? Wyjdź z placu targowego przez wschodnią bramę. Jeśli podążysz ścieżką w prawo, wkrótce dojdziesz do kilku wykutych w skale stopni. Wejdź na górę, a znajdziesz się na farmie Akila. Kiedy mam się spotkać z Baltramem? W każdej chwili. Chyba już się domyślił, że jego poprzedni posłaniec nie wróci. Gdzie znajdę Baltrama? Jego kraj. Dobra, to wiem. W porządku. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec to martwy posłaniec. Jeśli wiesz, co mam na myśli. No tak, myślę, że w sumie można by jednak dołączyć do Kirti Słodziei. Jak zrobię te wszystkie zadania od nich. Mój mąż, uważaj mężczyzna. To wtedy, no, też powinno się dalej potoczyć. Jak, Jacek? Ahoj, szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez nie jeden sztorm.
Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis to już nie to samo, co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Co masz na myśli, mówiąc szumowiny? Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic, tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuje to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. No dobrze. Jack tutaj mi poopowiadał troszkę co nieco o tej przystani. Teraz ruszaj dalej. No. O nie. Tu ktoś jest? Jest ławka, można sobie usiąść, poobserwować świat. To byłoby fajne miejsce. No ale to jest gra, więc że siedzenie na takiej ławce bardzo jest nudne. W rzeczywistości siedzenie na ławce potrafi na troszkę czasu zabrać. Tutaj są domy czyjeś. A dobra, to na początku odkryję tą jakby prawą stronę dzielnicy portowej. Swoją drogą padał deszcz. Teraz przestał padać deszcz. No i został ten efekt. Nie wiem, czy on się skończy za chwilę. Mam nadzieję, że tak. Tutaj doszliśmy do koszar. Tak teraz wygląda wejście do koszar właśnie. Tutaj... To są drzwi. Ale tego się nie da otworzyć. Dobrze, czas się tutaj zagłębić w tą dzielnicę portową. To jest ten magazyn, do którego lepiej się nie zbliżać. Jeśli bym chciał... O, kosz. Jeśli bym chciał zostać członkiem... Przepraszam, miałem laga mózgu. Jeśli chciałbym zostać członkiem gildii złodziei, bym musiał mieć na pewno włamywanie. Skradanie pewnie też. A kradzież kieszonkowa ma już niekoniecznie. No ale na pewno skradania się będę musiał nauczyć i włamywania też. No bo to się przyda. No nie tylko dla złodzieja. Włamywania będzie mnie mógł nauczyć torbę na skradania kawalorn na przykład. A kradzież kieszonkowej, jakbym dołączył do gildii złodziei, to chyba jednak zrobię, no.
Co, mag nie może być złodziejem? No czemu nie? Właśnie mag będzie dobrym złodziejem, bo, ma taką, bo jest mądry, przebiegły. Magię może uśpić magią. A poza tym ma lekkie szaty. Nie wydaje takich dźwięków, które na przykład paladyn mógłby wydawać. Może kłóci się to nieco z jego moralnością, ale może na to przymknąć oko. Mag też nie musi być w 100% dobry ognia. Okej, tutaj jest... Tutaj się walczą chłopaki. Co tu robisz? Idę na przechadzkę. A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kurz i żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz 100. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Dobra. Chwila. Słuchajcie, słuchajcie. Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota? Oczywiście. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Chwileczkę. Chwileczkę. Spokojnie. Ja zaczynam. Co już? Myślałem. No chodź. Hej, mówiłem, kto opuszcza narożnik, przegrywa. I jeszcze jedno. Masz pięć. Co? Nie opuściłem narożnika. No, w końcu tutaj poszedłeś na swoje miejsce, Adric. Chwila! Jest! No ho... No to... Nieźle. O nie. On jakoś tak dziwnie walczy. Chcę. Proszę. Okej. A co on jakoś tak się zaczął? Biorę sobie swoje pieniążki. Niczego tu nie znajdę. No i za chwilę tutaj wrócę. Rzeczywiście prawda.
Aha, mój łeb. Chwila. Boli, co? O, stary, masz niezły cios. Jak widzę, już wziąłeś swoje złoto. Mogłeś zaczekać, aż ci je dam. Dotrzymuję słowa. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia o tym, co się dzieje za magazynem. Straż pakuje za kratki każdego, kto się tu zjawia. Ci chłopcy nie lubią walk za pieniądze. Nagiwisz im się? Dobra, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się film podobał, zapraszam do zostawienia po sobie łapki w górę oraz napisania jakiegoś komentarza. Proszę was o komentarze w sprawie tej gildii złodziei. Tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć.